Jak widzicie, moi drodzy, gaźniki już są wyczyszczone, są czyste. Przedtem były tak uświnione, że aż głowa bolała. Mamy wszystko wyczyszczone. Chciałbym tylko pokazać, że są tutaj gaźniki. Są to takie gaźniki, można powiedzieć, modułowe. Tutaj w takim kawałeczku przykręcone na dwóch śrubach. W ten sposób to jest zamontowane. Dwoma śrubami przykręcone. Tutaj są dysze wolnych obrotów i dysza główna. Oczywiście jest uszczelka. Trzeba to wszystko wyczyścić, bo po tym też zbiera się osad. Wyciągnąłem całą prowadnicę iglicy, cały rozpylacz, tak się to nazywa fachowo. No i teraz będę składał to wszystko w całość. Zamontujemy do motocykla, zobaczymy, jak on będzie pracował. Moi drodzy, z racji tego, że z reguły wszystkie problemy, które są z regulacjami gaźników i takich bzdurnych rzeczy, na przykład rozbieramy gaźnik, czyścimy, składamy motor, jeszcze gorzej chodzi niż chodzi. Zawsze diabeł tkwi w szczegółach, moi drodzy. Dlaczego? Pamiętajcie, tutaj między tymi dwoma płaszczyznami, między tą całą magistralą paliwową, to ja to tak nazwę, a uszczelką i tutaj tym całym korpusem gaźnika musi być zamontowany o-ring. Pamiętajcie, jeśli będziecie rozbierali, róbcie to ostrożnie, żeby tego nie zgubić. Tutaj musi być zamontowany o-ring, on akurat sobie wejdzie potem w taką powiększoną dziurę od uszczelki, więc trzeba go tam zamontować, założyć bolec i potem wszystko resztę do końca. Ja zaraz wam pokażę, ja dzisiaj nie wziąłem sobie mocowania na statyw, więc lecę z ręki, moi drodzy, ale chcę wam to pokazać, bo jak wiecie, czasem tak jest, że coś pracuje, chcecie sobie tam coś sprawdzić, a potem to już wcale nie działa. No, z reguły jest to nasza wina, bo czegoś zapomnieliśmy, albo czegoś się nie dojrzało. Dobra, ja to wstępnie zamontuję i wam pokażę, jak to ma wyglądać. Zobaczcie, kochani, rozpylacz już założyłem. Jak widzicie, mam założony już ten o-ring. On nam tutaj to trzyma wszystko, żeby to nie spadło. I pamiętajcie, że ten rowek tutaj, prowadzący, tutaj, on wchodzi tutaj sobie w tej magistrali, w taki specjalny też jest rowek, taki frezwy, o taki wypust. Widzicie, to musi być w tą stronę odwrócone. Pamiętajcie, żeby tego przypadkiem na siłę nie wbijać, bo uszkodzicie sobie tą magistralę, no i wtedy już są jaja. Dobra, teraz założymy uszczelkę. Oczywiście, ja to tak z ręką, kurczę, dzisiaj filmuję, bo nie mam tego mocowania na statyw. Przepraszam. O, jak widzicie, ten o-ring sobie wszedł tutaj ładnie w to powiększony otwór w uszczelce, więc wszystko będzie grało. Jeszcze jedna ważna rzecz w tych gaźnikach, moi drodzy. Jak już odkręcicie te dwie śruby mocujące tą magistralę paliwową, umówmy się to tak umownie, pamiętajcie, że tą śrubę też trzeba odkręcić, żeby to nam zeszło. Nie ciągnijcie tego na siłę, bo coś możecie połamać. Ta śruba też trzyma cały ten układ tutaj tej magistrali. Moi drodzy, podsumowując pracę przy tych gaźnikach, przyczyny, które mogły spowodować, że ten silnik nie pracował równomiernie, to zabrudzenie gaźnika, zła jego regulacja, oczywiście złe wysterowanie, wyregulowanie tutaj poziomu pływaków, które zamykały zawór iglicowy, ponieważ było to o połowę niżej wysterowane niż powinno być. Teraz zamyka się gdzieś w tym miejscu, a zamykało się w miejscu tym. Więc na pewno tego paliwa w tych gaźnikach było stanowczo za mało. Ja teraz te gaźniki zamknę, poskładam i będę kontynuował pracę. Moi drodzy, doszedłem teraz już do momentu, kiedy muszę zamontować przepustnicę. No i zobaczcie, jak wygląda sprawa z prężem. No nie wiem, czy jak taki gaźnik, jak takie gaźniki mają prawidłowo pracować, skoro jedna sprężyna jest dłuższa i ma i wywiera większy nacisk na przepustnicę niż ta druga. Także no, kompletna paranoja, albo ktoś tutaj się pomylił z powołaniem, albo ktoś, nie wiem, z czego tą sprężynę włożył, ale podejrzewam, że tą oryginalną rozciągnął dosyć sporo. Nie mam zielonego pojęcia, w jakim celu. Więc moi drodzy, nie stosujcie takich praktyk pod tytułem rozciągnięcie sprężyny, żeby ona bardziej zamykała przepustnicę. Przepustnica i tak się zamknie, uwierzcie mi. Także muszę coś z tym zrobić, nie wiem. Ja tę sprężynę chyba tą jedną skrócę, żeby była taka sama długością do tej, więc te siły się nam powinny wyrównać. Jak widzicie, sprężynę przyciąłem na tą samą długość. Siła mniej więcej na rękę,
ja wam powiem szczerze, powinna być taka sama. Wiem, że powinienem zastosować wagę i docisk do któregoś momentu i zważyć wyporność tej sprężyny, ale uwierzcie mi, nie ma tu już takiego aż bardzo znaczenia i wpływu na to, ponieważ podciśnienie i tak otworzy sobie tą przepustnicę i tak pęd powietrza w gaźniku. Wiadomo, jeśli ta różnica jest zbyt wielka, no to mogą się zacząć problemy, ale jeśli te sprężyny mają mniej więcej te same wartości, a na rękę, na oko, że to tak nazwę, nie powinienem tak jak fachowiec mówić, to od razu wszystkim przyznaję rację, no ale niestety nie mamy czasem wyjścia z sytuacji. Można to zrobić też w ten sposób, wyregulując gaźnik. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Najwyżej zamówimy nowe sprężyny. Teraz zamknę pokrywę przepustnicy, ale pamiętajcie, że w tym miejscu musi być o-ring gumowy, który nam tutaj wszystko uszczelni. W drugim miejscu to samo. Też go założymy od razu, żeby się nie zgubił. Pamiętajcie o tych wszystkich o-ringach, to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Gaźnik mamy kompleksowo złożony, wyczyszczony, widzicie, on teraz to jest czysty, wszystko było przedtem zawalone. Jedna rzecz ważna, moi drodzy, pamiętajcie, że przepustnica po otwarciu powinna schodzić płynnie, tak jak to widzicie teraz. Tak samo druga. Nie powinna od razu zamykać się, ani lekko iść do góry, tylko zawsze z takim opóźnieniem. Więc co, pozostało nam zamontowanie gaźników, wyregulowanie ich. Oczywiście pamiętajcie, że synchronizację gaźników i regulacje wszelkie przeprowadzamy na ciepłym silniku. Co na pewno będę mówił jeszcze przed tym, jak będę regulował gaźniki. Zamontowałem, moi drodzy, już gaźniki. Jak widać, wszystko mamy skręcone, wszystkie obejmy założone. Pozostało nam do sprawdzenia stan, w jakim jest filtr powietrza i oczywiście świece. Pamiętajcie, te dwa wężyki, które tutaj wystają z góry, są to wężyki odpowietrzające komorę pływakową, bo musicie pamiętać, że jeśli poziom paliwa nam się obniża, a to byłoby zatkane, no to wtedy powstaje nam tu podciśnienie i paliwo dalej by nie spływało, więc musimy to mieć odetkane. Pamiętajcie, to musi swobodnie sobie biegnąć do miejsca przeznaczenia, to znaczy tutaj gdziekolwiek, bo to nie jest podłączone do niczego, więc one muszą sobie swobodnie te wężyki biec, żeby nie zakłócony był tutaj żaden przepływ, że tak powiem, powietrza tutaj. Ok. Ja teraz sprawdzę jeszcze stan świec, stan filtra powietrza, jak wygląda i będę uruchamiał silnik do regulacji gaźników. Moi drodzy, wykręciłem już świece po to, aby skontrolować przerwę na tych świecach i ich kolor. No, kolor jest taki w miarę, no nie tak jakbym chciał, ale o, prawie kawa z mlekiem, ale zobaczcie, jakie są przerwy na tych świecach. Lewa świeca to jest cylinder tylny, prawa świeca cylinder przedni. Zobaczcie, jaka rozbieżność jest w prześwitach, jeśli chodzi o przerwy. To tak nie może być, moi drodzy. Ja teraz uruchomię sobie serwis manuala i zobaczymy, jakie tam powinny być przerwy. Teraz, moi drodzy, widzimy, jaka ma być przerwa na świecach. Między 0,7 do 0,8 mm. Ta jedna świeca, sorry, że ja tak z ręki, ale naprawdę nie mam dzisiaj odsłonięcia od statywu. Ta jedna świeca, którą sprawdziłem, widziałem 0,75 mm. Listek. Szczelnie mierzył, ta tutaj nie wchodzi, ma za mało. A z kolei ta większa jest idealnie, według instrukcji serwisowej wchodzi tak mniej więcej na troszeczkę ciasno, więc jest przerwa dobra. Poprawię przerwę w tej świecy, wyczyszczę elektrody jeszcze, zamontuję i spróbuję uruchomić silnik. Więc podpiąłem już wakumetry, zobaczymy, jak ten silnik odpala i zobaczymy, co tam się w ogóle z tym silnikiem dzieje. Potocznie nazwane wakumetry, bo to mierniki podciśnienia. Moment, moja kamera dzisiaj jest tak na słowo honor na statywie. Widać tutaj. Ok, dobra. Ja zrobię tutaj zoom na te. O, właśnie. Uruchomię silnik, zobaczycie, co się dzieje. Zobaczcie, jak to wygląda. Można śmiało powiedzieć,
słyszycie, że ten silnik chce odpalić na jeden cylinder, a nie do końca potrafi. Z racji tego, że te gaźniki są strasznie rozjechane. Więc ja muszę ustawić te wakumetry, te gaźniki w ten sposób, żeby obydwie wskazówki w wakumetrze były na jednym poziomie. W tym motocyklu robimy tą oto śrubą, już pokazuję, może to będzie widać. Tu mamy taką śrubę do regulacji. O! Tutaj. Tu mamy to. To jest śruba do regulacji różnicy otwarcia przepustnic. Dokręcając lub odkręcając, te przepustnice nam się otwierają, zamykają. Spróbuję to zrobić i zaraz Wam pokażę, jaki będzie tego efekt. Więc tak, gaźniki już ustawiłem, moi drodzy. Teraz posłuchajcie, jak ten silnik teraz pracuje. Powiem tak, klient przyjeździł po regulacji tych gaźników niby w jakimś serwisie. Włączę sobie. Niby w jakimś serwisie ktoś regulował te gaźniki, zsynchronizował. Ale moi drodzy, nie wierzę, że te gaźniki ktoś synchronizował z racji tego, że margines rozregulowania był tutaj o 5 obrotów śrubokrętem. Moi drodzy, no to się w życiu samo nie odkręci 5 obrotów, naprawdę, uwierzcie mi. Te wszystkie śruby tutaj dosyć ciężko pracują, więc mają po to sprężyny, żeby się samoczynnie nie odkręcały i nie rozregulowywały. Więc naprawdę nie chciałbym dewagować, ale dałbym sobie rękę uciąć swoją prawą albo obie, którymi robię, że te gaźniki nie były dotykane. Ewentualnie ktoś tutaj z wierzchu coś poczyścił, bo jak widzieliście wcześniej, na samym początku ta jedna pokrywa gaźnika była idealnie czysta, a ta druga była brudna, a brudna była bardziej w tym miejscu, w którym jest mniej widoczna. Więc tak, uruchomię teraz silnik i pokażę Wam, jak to teraz wygląda. Zauważcie, że gaźniki teraz pracują bardzo równo. Jakiś jest minimalny margines błędu, ale to jest do takiego przeskoczenia. Silnik ładnie chodzi, nieprzerywanie strzela. Została nam jeszcze wymiana oleju, bo widzę, że tutaj poziom oleju jest dosyć niski. Jest czarny ten olej, więc olej wymienimy. Moi drodzy, myślę, że się komuś przydał ten film, że Wam się podobał. Jeśli Wam się podobał, oczywiście łapka w górę. Wybaczcie, że to tak pokazywałem wszystko dzisiaj nie do końca. Bardzo szczegółowo, niektóre rzeczy tutaj się nie da pokazywać, ale podstawowe parametry po prostu, które mają być w tych silnikach. Jeśli chodzi o luzy zaworowe, o obroty i te gaźniki, postarałem się Wam wytłumaczyć najlepiej jak mogłem. Także jeśli silnik Wam strzela, szarpie, przerywa, coś tam pyka, puka, a była synchronizacja gaźników, no na 95% jest to synchronizacja gaźników, reszta to może być świeca, mogą być przewody wysokiego napięcia, które już mają przebicie i też powodują straty w napięciu, bo pamiętać trzeba, że wysokie napięcie szuka sobie zawsze najkrótszej drogi. Więc jeśli mamy przewód, że tak powiem, w cudzysłowie nieszczelny, to on będzie przebijał na masę po prostu i to napięcie zamiast iść pełną mocą do świecy, do fajki zapłonowej, trafia sobie na ramę i wtedy ten cylinder jakby przygasa pod ciśnieniem i jest niewydajny. To by było chyba na tyle, pozostało mi tylko, tak jak wcześniej powiedziałem, wymiana oleju, poskładanie tego w kupę, zadzwonić do klienta. Jechał nie będę, bo jest śnieg ślisko, ale z tego co słyszę, ten silnik naprawdę bardzo ładnie pracuje. Moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli potrzebujecie pomocy w jakichś tam naprawach, czy tam informacje na temat regulacji, jakichś w ogóle pomocy w naprawach pojazdów, wysyłajcie maila na pomoc @sklep-myślnik-części.pl. Link oczywiście macie pod filmem. Piszcie, tylko nie piszcie mi, proszę Pana, witam, jestem wiernym fanem Pańskiego kanału. Nie działa mi skuter, odpaliłem, ale gaśnie. Potrzebuję jakiejś informacji, moi drodzy, tak jak lekarz. Czy coś było robione w silniku, czy jest oryginalna 50, jaki jest filtr powietrza, czy coś wymieniane w gaźniku.
opiszcie szerzej ten problem, żebym ja mógł wtedy wam odpowiedzieć, że tak powiem, od razu, nie musząc pisać do was 25 razy, żebyście musieli mi znowu odpisywać, bo takie korespondowanie jest naprawdę ciężkie. Chcę wam pomóc, ale opiszcie swój problem szeroko, poświęćcie na to więcej czasu, więc ja będę miał więcej informacji, będę mógł wam więcej informacji przekazać, jeśli chodzi o naprawę waszego pojazdu. Moi drodzy, dziękuję jeszcze wam raz wszystkim za to, że jesteście. Dziękuję za lajki, dziękuję za subskrypcje. Pamiętajcie, jak subskrybujecie mój kanał, naciśnijcie dzwonek, żeby dostawać wszystkie informacje o każdej nowości na moim kanale. Moi drodzy, pozdrawiam serdecznie, do następnego filmu. Cześć!